Agnieszka Zaręba, witam Państwa bardzo serdecznie. Spółka Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji tytułów na komputery stacjonarne oraz na urządzenia mobilne. We wrześniu zadebiutowała na rynku New Connect. A jakie ma plany na nadchodzący rok? Czym nas zaskoczy? O tym, o szczegółach opowie Wojciech Sypko, prezes zarządu, który stoi na czele spółki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To może na samym początku przybliżmy sam podmiot, samą spółkę, bo wiemy, w jakim sektorze działacie, ale jak duża jest to spółka i jakie ma już doświadczenia? Spółka Red Dev Studio powstała jako nieformalny zespół 3 lata temu. Jako zespół amatorów, zapaleńców zbudowaliśmy pierwsze dwie małe mobilne gry, które okazały się być na tyle atrakcyjne, że pozyskaliśmy dużego inwestora. Wtedy zawiązała się formalnie firma Red Dev Studio, której rozwój był dość szybki, dość powiedzieć, że po dwóch latach weszliśmy na New Connect, co jak sądzę jest terminem bardzo szybkim. No właśnie, bo zaczęliście w 2016 roku jako startup gamingowy, a kilka miesięcy temu odbyło się to wejście na tak zwaną małą giełdę. Jak teraz z perspektywy czasu kilku miesięcy oceniacie ten debiut? Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Wejście na giełdę stanowi otwarcie nowego etapu rozwoju spółki. W tym momencie otworzyły się drzwi do dużo poważniejszych rozmów z nowymi potencjalnymi współpracownikami. Aktualnie rozmawiamy o dwóch nowych, dużych projektach, aczkolwiek nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale niedługo pojawią się one w komunikatach. I jako spółka giełdowa jesteśmy postrzegani jako spółka, której nie trzeba już weryfikować. Mamy wiarygodność, za którą stoi właśnie New Connect. Czyli odczuwacie tak realnie w praktyce tę różnicę w odbieraniu spółki do momentu, zanim weszła na rynek? Absolutnie tak. Jest to różnica bardzo pozytywna. Nie musimy już robić tego długiego wprowadzenia, kim jesteśmy, co robimy. Wystarczy odnieść się do tego, że jesteśmy właśnie już na giełdzie. I no cóż, przechodzimy od razu do konkretów. To tak wizerunkowo, a z drugiej strony właśnie jak ten debiut wpłynął na działalność spółki? Tutaj może aż tak wiele się nie zmieniło. To znaczy nadal pracujemy oczywiście nad grami i to jest i będzie trzon naszej działalności. Zmieniło się troszkę rzeczy logistyczno-formalnych, mianowicie musimy oczywiście publikować komunikaty, raporty i bardzo uważać, aby wszystko było w terminie i prawidłowo dostarczone. Oraz troszeczkę musimy uważać, co komu mówimy, gdyż oczywiście obowiązuje nas przestrzeganie zapisów o informacjach poufnych, publicznych i nie możemy tutaj robić żadnych błędów, gdyż jest to wbrew prawu. Czyli z jednej strony taka większa swoboda działania, jeżeli i swoboda rozmów biznesowych, ale z drugiej trzeba bardziej uważać i takie trochę związane ręce, a może bardziej zaklejone usta powinny być i dwa razy trzeba się zastanowić, co się powie. Dokładnie tak. Czujemy się dużo pewni biznesowo, natomiast obowiązują nas liczne przepisy, których musimy starannie przestrzegać. Skoro generalnie jesteście jako spółka zadowoleni z wejścia na rynek New Connect, to czy w takim razie są plany przejścia na duży, na główny parkiet, a jeżeli tak, to kiedy? Oczywiście myślimy gdzieś tam w dalekiej przyszłości, że pojawimy się na głównym parkiecie. Jak na razie jesteśmy spółką no, dużo za małą, żeby myśleć o wejściu na duży parkiet. Niemniej liczne przykłady z polskiego rynku pokazują, że idąc tą ścieżką od startupu przez New Connect można na przestrzeni lat dojść do sytuacji, w której będzie uzasadnione wejście na duży parkiet, czego oczywiście mocno sobie życzymy. W 2019 roku, jeżeli chodzi o historię spółki, to tym przełomowym momentem było wejście na rynek New Connect. A jak oceniacie, jak podsumowujecie cały rok? No na pewno był to rok pełen wyzwań. W roku tym oczywiście najważniejsze wydarzenie było wejście na giełdę, ale też wydanie naszej największej dotychczasowej gry Down to Hell.
która pojawiła się najpierw na platformie Steam, a później na docelowej platformie na konsoli Nintendo Switch. Pojawiła się tam dokładnie na gwiazdkę, czyli zdążyliśmy w 2019 i jest to pierwsza nasza gra, która ewidentnie widać, że zaczyna przynosić konkretne przychody, zaczęła się dobrze sprzedawać. To może przybliżmy trochę jej fabułę, ponieważ jest to taki dynamiczny slasher, w którym rycerz walczy z piekielnymi demonami, żeby uratować kobietę, tak? Zgadza się? Tak, a konkretnie uratować duszę kobiety porwanej przez demony. Oczywiście, żeby nie było tak nudno, w fabule czai się potężny twist, którego oczywiście nie zdradzę, zachęcam do zagrania i poznania historii porwanej dziewczynki. No to w takim razie, jeżeli o fabule więcej nie powiemy, to powiedzmy trochę pod kątem biznesowym o tym tytule, bo tutaj już wspomnieliśmy, że zaczyna się to dobrze monetyzować i pozycjonować. Czy możemy zdradzić jakieś liczby, czy w tym przypadku jeszcze nie? To, co możemy powiedzieć, to to, że zwróciły się już koszty wydania gry na platformę Switch, to się zwróciły raptem po tygodniu, także jesteśmy zadowoleni. Z ciekawostek o tym, jak gra powstawała, mogę powiedzieć, że ona powstawała tak właściwie dwa razy. W pierwszym naszym pomyśle to miała być gra mobilna, ale kiedy zaczęliśmy rozbudowywać postać rycerza, przeciwników, krainy, zaczęło to być po prostu duże. I musieliśmy zdecydować, czy przytniemy to trochę, aby telefon był w stanie udźwignąć tę grę, czy idziemy na całość i robimy na większą konsolę. I poszliśmy w tym drugim kierunku. Dzięki temu gra jest bardzo dosmakowana graficznie, jest dużo efektów, dużo postaci. Ogólnie chcieliśmy, żeby tą grę dało się zjeść oczami i chyba nam wyszło. A jak długo powstawał ten tytuł i jaki jest budżet gry? Budżet przekroczył 250 tysięcy. Prototyp powstawał 3 miesiące, a cała gra powstawała 9 miesięcy. To przejdźmy może jeszcze do kolejnego tytułu, bo kilka ich mamy. Kolejnym może być na przykład symulator platformy wiertniczej. Co to za gra? Gra Drill Deal jest symulatorem z przymrużeniem oka. Symulatory ostatnio bardzo dobrze się rozwijają, to zarówno takie poważne, jak i z przymrużeniem oka, jak choćby symulator z szalonej kozy. Nasz ma być symulatorem dalece nawiązującym do SimCity czy Tykonów, czyli rozbudowujemy bazę akurat na morzu, na której wydobywana jest ropa. Ale żeby gracz się nie nudził, zdarzają się różne losowe zdarzenia typu kradzieże dokonywane przez UFO bądź atak Krakena, czyli takie niezbyt realne wydarzenia, ale wnoszące jakieś smaczki do rozgrywki. I powiedzmy trochę coś więcej tutaj, jeżeli chodzi o dostępność, etap, budżet. W tej chwili wystartowały prace implementacyjne. Na temat budżetu nie mogę się wypowiedzieć, chociaż tak naprawdę to pewnie będziemy do końca wiedzieli po zakończeniu produkcji. Liczymy, że w drugim kwartale gra pojawi się na Steamie w Early Accessie, a w trzecim kwartale udostępnimy pełną wersję. Ponieważ jest to symulator dość rozbudowany, raczej będzie skierowany na pecety, czyli wiodącą platformą będzie Steam. Macie też tytuł, który opiera się na zbieraniu diamentów w trzech wymiarach. To też jest interesująca tematyka. Na czym polega ta gra? W sumie to jest dosyć prosta gra. Zdecydowaliśmy się odświeżyć kilka klasyków, ale dodając do nich głębię trzeciego wymiaru. Cały pomysł narodził się na Digital Dragons w Krakowie, gdzie zobaczyłem remake super klasyka River Attack, gdzie samolocik lecący nad rzeką w dwuwymiarowej, prostej grze strzela do pojawiających się po drodze celów. Gra została odtworzona w rzucie izometrycznym, czyli de facto jest płaska, choć wygląda na trójwymiarową, ale była zrobiona rewelacyjnie i wpadliśmy na pomysł, aby odtworzyć kilka starych przebojów, z czego pierwszym jest gra oparta właśnie na zbieraczu diamentów, czyli słynnym Boulder Dash.
ale z przejściem z gry dwuwymiarowej do pełnego trójwymiaru, dzięki temu możemy rozbudowywać bardzo i komplikować poziomy, utrudniając i uatrakcyjniając rozgrywkę, ale otwiera to zupełnie nowy poziom zarówno trudności, jak i złożoności gry, co wydaje nam się będzie jej atutem. Najpierw sprawdziliśmy, że nikt nie pokusił się jeszcze o taką implementację i w takim podejściu będziemy pierwsi. Gra jest już praktycznie gotowa, testujemy i budujemy kolejne etapy. To kiedy w nią zagramy? Gra powinna trafić do sklepu Nintendo w styczniu. Mamy nadzieję, że pod koniec tego miesiąca pojawi się ona w sklepie. Gdyby się jakiekolwiek pojawiły problemy z terminem, to na początku lutego, aczkolwiek obstawiamy styczeń. Czy w tym przypadku możemy powiedzieć coś więcej na temat budżetu gry, czy też te informacje będą później? Tutaj budżet nie jest, ta gra nie jest jakaś bardzo skomplikowana, więc budżet na pewno zamknie się w 100 tysiącach. Chcemy maksymalnie rozbudować liczbę dostępnych na dzień dobry etapów. Jeżeli gra się dobrze przyjmie, to z pewnością wyjdą kolejne odcinki i będziemy zasypywać graczy kolejnymi wyzwaniami. Zasypujecie graczy nie tylko kolejnymi wyzwaniami, ale także wracacie do takich tytułów, które wszyscy znamy sprzed lat, ale odświeżacie je i staracie się pokazać w nowym wymiarze, a także łączycie ze sobą tytuły, które na pierwszy rzut oka mogłyby nie być takie oczywiste do połączenia. Na przykład Tetris i znany nam sprzed lat Hydraulik. Co to za tytuł, co to za gra i co to za pomysł? Power Tris jest to gra, którą wydaliśmy wcześniej mobilnie na Google Play i w App Store, a teraz chcemy przenieść ją na Nintendo Switch. Ogólnie obstawiamy ten kierunek. Wydaje nam się, że ta konsola zdobywa tak wielką popularność, że szkoda by było nie wypuścić na niej naszych tytułów. Power Tris jest połączeniem Hydraulika, czyli oryginalnie Pipe Mani, oraz Tetrisa, czyli jest grą typu spadające klocki, w której wymyśliliśmy nową mechanikę usuwania klocków z planszy, w której gracz będzie musiał połączyć, jak w Pipe Mani, rurki ze sobą, aby klocki się usunęły z planszy, natomiast jak w Tetrisie musi uniknąć zasypania klockami cały czas spadającymi z góry. Gra jest w sumie dość prosta, ale spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem na poprzednich platformach, więc liczymy, że na Switchu będzie równie dobrze. To kiedy na Switchu w nią zagramy? Również na przełomie stycznia i lutego. Gra jest już gotowa, jest w trakcie testów i za chwilę pojawi się w sklepie. A jak jest z grą Space Shift? Ta gra jest na etapie grywalnego prototypu. Jest to znowu gra oparta na klasyku Sokoban, który jest grą dwuwymiarową i tym razem nie jest to gra zręcznościowa, ale jest to gra czysto logiczna dla fanów główkowania, ale znowu z płaskich dwuwymiarowych plansz poszliśmy w trzywymiarowe pomieszczenia, także złożoność i trudność etapów oczywiście weszła znowu na nowy poziom, także gra będzie raczej powiedzmy nie dynamiczna, ale zmuszająca do myślenia. Niemniej ten typ gier ma również grono swoich fanów. A coś bardziej pod kątem biznesowym, czy możemy o niej powiedzieć? Jak wygląda, jak będzie wpływała na biznes, na sytuację spółki? Liczymy, że ta seria gier, którą teraz chcemy wydać na Nintendo Switch, będzie to co najmniej 5 gier, pozwoli nam zapewnić sobie taki stały dopływ pieniędzy z ich sprzedaży. Będziemy cały czas w tym wątku wypuszczać takie niewielkie produkcje, które będą nam zapewniały płynność na bieżąco. Natomiast w tle będziemy produkować te większe produkcje, czyli wspomniany wcześniej Drill Deal, jak również sygnalizowany, ale jeszcze nieodkryty Projekt X. Gra pod tytułem roboczym Projekt X. Jedyne, co mogę zdradzić, że będzie się ona działa w klimatach postapokaliptycznych. I będzie to też duża produkcja, nie będzie się jej można nazwać małą grą. W trzecim kwartale, tak? Możemy się jej spodziewać? W trzecim kwartale Early Access powinien się ukazać.
A jak jest z Waszą współpracą z Ultimate Games? Bo pod koniec zeszłego roku sporo można było na ten temat usłyszeć. Jaki jest etap? Ultimate Games stał się naszym podstawowym wydawcą. Właściwie od czasu, kiedy nawiązaliśmy z nimi współpracę, to wszystkie gry wydajemy właśnie poprzez tę spółkę, jak również ściśle współpracujemy przy produkcji Drill Deal. W tym momencie przyznam, że jako znacznie mniejsza spółka chcielibyśmy podążać tym szlakiem, który wytyczył Ultimate, ponieważ oni również zaczynali najpierw jako mała spółka, później weszli na New Connect, a w tej chwili są już na dużym parkiecie i radzą sobie na nim bardzo dobrze. Liczymy, że współpraca z nimi pokaże nam, jakie kroki należy wykonać w tym dość skomplikowanym tańcu, aby na końcu osiągnąć podobny efekt. A czy macie w planach nawiązanie współpracy także z innymi wydawcami? Na ten moment wszystkie nasze gry są zakontraktowane do Ultimate. Nie wykluczam, że jeśli pojawi się jakiś wydawca światowy, to będziemy chcieli nawiązać współpracę, aczkolwiek sądzę, że wtedy również będzie to jakaś kooperacja z Ultimate, z której współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni i chcemy ją kontynuować. Dzisiaj spotykamy się, rozmawiamy na przełomie właściwie 2019 i 2020 roku. Czy teraz, gdy tak obejrzymy się za siebie, to możemy powiedzieć, że to był dobry rok, ten 2019 dla branży gamingowej w Polsce? Zdecydowanie tak. Nie chcę już nawiązywać do CD Projekt, który jest światowym liderem i w ogóle jest to nie nasza półka, ale wśród gier i firm takich małych i średnich mamy wysyp olbrzymiej ilości tytułów i no, dzieje się coraz lepiej, a branża jest bardzo rozwojowa. W skali globalnej branża gier dawno już przekroczyła dochodami branżę filmową, ale w skali polskiej też dużo widać, że się dzieje. Powstaje dużo małych spółek i dużo małych produkcji, o których jest bardzo głośno. To jest też bardzo ciekawe spostrzeżenie i nawiązanie do branży filmowej, biorąc pod uwagę, jak długą historię ma branża filmowa, a sektor gamingowy jednak sporo krótszą, a jednak mam wrażenie, że dzięki temu, że sporo czerpie z tej branży filmowej, nie tylko jeżeli chodzi o takie konkretne, pojedyncze tytuły, ale o samo przenoszenie światów, samą inspirację, to chyba ta branża filmowa wydaje mi się, że miała spory wpływ na gamingową. Oczywiście, że tak. Na początkowym etapie wiele gier inspirowało się filmami, również książkami, ale też te dwie branże troszeczkę zaczynają się przenikać. Powstało coś takiego, co można by określić filmową grą albo filmem interaktywnym, czyli gracz uczestniczy w przygodzie filmowej, na którą może mieć wpływ. Kluczowe decyzje podejmuje gracz i film zaczyna się toczyć w zupełnie innym, nieoczekiwanym kierunku i potrafi mieć kilka zakończeń. Tak samo gry, w zależności od decyzji graczy, rozwijają się na różne sposoby i też potrafią mieć różne zakończenia. Cały ten trend nazywamy filmami interaktywnymi i jest to takie wniknięcie świata gier do świata filmu. Czyli pewnie 2020 rok to tylko będzie szerszy rozwój tej branży, szczególnie, że również na tym naszym polskim, rodzimym podwórku 2019 rok też był dosyć istotny, jeżeli chodzi o giełdę. Pojawił się indeks WIG Games, który funkcjonuje, spółki cały czas także się rozwijają, więc co w 2020? Myślę, że dalszy dynamiczny rozwój i wnikanie gier do coraz to nowych obszarów. Poza obszarem filmowym może to być obszar zarówno korporacyjny, gdzie może być wprowadzona jakaś grywalizacja, czyli elementy gier w codziennej ocenie czy też współpracy, ale też pojawiają się ciekawe pomysły z zakresu medycyny, gdzie za pomocą gier można wywoływać odpowiednie efekty, czy to wyobraźni, czy też to w jakiejś kuracji. Nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale mamy pewien ciekawy pomysł, o którym być może niedługo będzie głośno. A niedługo to kiedy? W
ciągu kilku najbliższych miesięcy powinniśmy ogłosić nasz pomysł, który będziemy realizować wspólnie z nowym partnerem z pogranicza medycyny i gier. Jeżeli chodzi o plany strategiczne spółki jeszcze na 2020 rok, no to były zapowiadane, że mieliście w planach produkcji około 3-4 gier o budżecie od 100 do 300 tysięcy, tak? Zgadza się? Jakie są te plany na 2020? Troszkę te plany się zmodyfikowały. Chcemy wyprodukować większą serię mniejszych gier o budżecie kilkudziesięciu tysięcy złotych i dwie duże gry, które już omawialiśmy wcześniej, czyli Jill i Projekt X w tym roku. Tu jeszcze nawiążę do tego przenikania się obszarów. Bardzo ciekawym przykładem jest firma Harimata, polska firma, która robiąc zupełnie inny pomysł, niechcący odkryła sposób na wczesne wykrywanie autyzmu u dzieci za pomocą gry komputerowej. I aktualnie system jest już udostępniany lekarzom i szpitalom. Jest już po testach, został zatwierdzony do wdrożenia. Bardzo ciekawy przypadek, kiedy robiąc co innego osiągnęło się na początku przypadkiem, a później już pogłębiając badania, zupełnie niezamierzony efekt, który ma bardzo praktyczne zastosowanie. Bardzo dobre, takie pozytywne społecznie. No to życzmy sobie i życzę Państwu jak najwięcej takich tytułów również, żeby nie tylko się monetyzowały, ale także miały bardzo pozytywny wpływ na graczy. Bardzo dziękuję. Liczymy, że to będzie bardzo dobry rok. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.